Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej. Witam w kolejnym odcinku na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Dzisiaj omówię dla Państwa logotypy Arsenal Football Club. Zapraszam. Arsenal Football Club to klub piłkarski z północnej części Londynu. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Anglii. 13-krotny mistrz Anglii, 14-krotny zdobywca Pucharu Anglii. Swoje mecze rozgrywa na Emirates Stadium. To 60-tysięcznik, w miarę nowy. Jeden z trzech największych stadionów Premiership. Dopowiem, że na arenach europejskich Arsenal zdobywał również Puchar Zdobywców Pucharów oraz Puchar Miast Targowych. To taki poprzednik Pucharu UEFA i obecnej UEFA Ligi Europy. Przygoda z identyfikacją wizualną londyńskiego klubu rozpoczyna się w 1888 roku, kiedy to Arsenal zaadoptuje herb gminy Woolwich. I tak widzimy, Szanowni Państwo, na tarczy herbowej trzy działa. Działa ustawione w formacie pionowym z wizerunkiem głowy lwów. To wszystko okraszone wieńcem laurowym oraz szarfą z dewizą właśnie gminy Woolwich. Ten herb przetrwa do 1922 roku, kiedy to klub zacznie komunikować się pierwszym logotypem. Tak możemy śmiało to nazwać, uproszczonym, ale właśnie z wizerunkiem działa, działa skierowanego na wschód. Państwo widzicie tę prezentację, na którą ja tutaj zerkam po mojej prawej stronie. Ten nowy logotyp jest wpisany na pole owalu i widzimy tutaj również hasło, które będzie towarzyszyć od 1922 roku piłkarzom, czyli The Gunners, kanonierzy, taki przydomek przyjmie klub właśnie Arsenal FC. I ten logotyp na polu owalu przetrwa do 1925 roku, kiedy to zostaje zastąpiony bardzo podobnym wizerunkiem, aczkolwiek działo zostaje odwrócone w zachodnim kierunku. Również widzimy tutaj przydomek klubu The Gunners. I ten logotyp przetrwa do 1930 roku, kiedy to klub pożegna się z logotypami na bazie owalu i wypuszcza logotyp po raz pierwszy na... No może nie po raz pierwszy, bo ten pierwszy faktycznie również był na tarczy herbowej, ale tutaj widzimy również tarczę herbową, ale po raz pierwszy jest to tarcza herbowa formatu szwajcarskiego, zakończona ostrym zakończeniem w głowie herbu. Wizerunkiem, głównym godłem jest po raz kolejny armata skierowana w zachodnią stronę, czarna armata na białym polu, to wszystko tarcza obramowana czerwoną właśnie kreską i towarzyszą głównemu wizerunkowi trzy litery oczywiście od skrótu AFC, Arsenal Football Club. Nie wiadomo dlaczego mamy tylko dwie kropki po pierwszym inicjale i po drugim, po C już tutaj autor nie dodał, widocznie źle mu się tutaj komponowało to graficznie. I rok 1930, podkreślający właśnie powstanie tego herbu. Ten herb, ten logotyp przetrwa do 1936 roku. Tutaj dopowiem, bo widzicie Państwo, że używam naprzemiennie określenia herb, logotyp, czy powinniśmy nazywać znaki sportowe, czy powinniśmy nazywać znaki klubów piłkarskich herbami czy logotypami. Zapraszam, wyjaśniam w osobnym odcinku, podlinkuję Państwu tutaj odcinek właśnie, w którym poruszam ten bardzo ważny temat. W 1936 roku dochodzi do przeprojektowania logotypu Arsenalu i widzimy tutaj no, przeciekawy, jeden z najlepszych moim zdaniem logotypów w stylu Art Deco. No, naprawdę klub zaszalał, tak możemy to powiedzieć. Przeprojektowano to w bardzo nowoczesnym na tamte czasy stylu, bardzo popularnym, bardzo modnym stylu Art Deco. Ten logotyp przetrwa do 1949 roku i widzimy tutaj dwie litery AC, czyli Arsenal i Club, pominięto literę F, a w centralnej części widzimy piłkę, czerwoną piłkę i to wszystko na białej tarczy tego sześciokątnego pola. W 1949 roku klub powraca do tradycyjnego wizerunku tarczy herbowej. Komunikuje się od tego roku tarczą w stylu gotyckim. Widzimy tutaj napis w stylu gotyckim. Oczywiście powraca działo jako centralna część logotypu.
działo skierowane, czerwone działo, cały herb jest generalnie w barwach czerwono-białych, czerwone działo po raz kolejny skierowane w zachodnią stronę. Tarcza herbowa jest dzielona, szanowni Państwo, na dwie części i widzimy, że w dolnej części jest umieszczony tajemniczy herb, a to jest herb gminy Islington. Szanowni Państwo, to wszystko po raz pierwszy zostaje również podkreślone dewizą, dewizą Victoria Concordia Crescit, w tłumaczeniu z łaciny sukces porozumienia wzrasta. Ten logotyp przetrwa do 1994 roku, kiedy to zostaje wydany w odświeżonej wersji na granatowym polu tarczy herbowej, a ta tarcza herbowa ze złotym obramowaniem po raz kolejny umieszczona jest na kolejnej tarczy, także widzimy tutaj trzy wizerunki tarczy herbowej. Ten herb nabiera innego koloru, zostaje wydany w wersji czerwonej. Tarcza oczywiście, tak główna, centralna tarcza jest w wersji czerwonej. Napis jest również tą gotycką czcionką Arsenal. Działo nabiera koloru złotego, a to wszystko jest zwieńczone na górze nad główną tarczą napisem The Gunners, czyli przydomkiem kanonierzy. Ten logotyp przetrwa tylko 2 lata, do 1996 roku, kiedy to zostaje odświeżony właśnie emanacją bardzo podobną, ale pozbyto się tej zewnętrznej granatowej tarczy i widzimy tylko tarczę centralną na czerwonym polu, wpisaną w tarczę granatową ze złotą właśnie kreską obwoluty. Napis The Gunners pozostaje biały, ale już widzimy ten napis na granatowym polu w górnej części logotypu. I ten logotyp przetrwa do 2001 roku, kiedy to zostaje zastąpiony kolejną emanacją tego gotyckiego wzoru. Tutaj widzimy, że napis Arsenal dostaje kolor złoty czy żółty, tak moglibyśmy powiedzieć. Działo jest nadal skierowane w stronę zachodnią. Kolorytu nabiera również ten herb gminy Islington. I ten logotyp, szanowni Państwo, przetrwa tylko przez rok, do 2002 roku, kiedy to zostaje zastąpiony właśnie tym, który mam na oficjalnej koszulce, bardzo nowoczesnym znakiem, również wpisanym na, w pole tarczy herbowej, ale tutaj widzimy, że po pierwsze działo zostaje odwrócone na wschodnią stronę, działo nadal jest w kolorze złotym, może troszeczkę ten złoty kolor dostaje innego odcieniu. Odcienia. I tak, napis Arsenal jest białą czcionką z obramowaniem właśnie w tym samym złotym kolorze. Tarcza herbowa, to jest bardzo ważne, jest dzielona w słup. Jedna część jest czerwona, nawiązuje do tych barw historycznych Arsenalu, a druga wpada w bordo. Jest to taki bardziej karmazynowy kolor, także nie jest to do końca jednolity kolor czerwony. Widzimy tutaj te odcienie dwa różne czerwieni. To wszystko jeszcze po bokach, po prawej, po lewej stronie z delikatną łezką, z delikatną właśnie taką obwolutą w kolorze białym i granatowym. Więc ten herb moglibyśmy powiedzieć, że jest, szanowni Państwo, w pięciu kolorach. W roku 2011 klub zakomunikował stronom zainteresowanym, kibicom, logotyp paradny, logotyp jubileuszowy. Widzimy, że to nic innego jak powtórzenie logotypu z 2002 roku. Ten logotyp otrzymał właśnie taki wyraz w postaci wieńca laurowego, który uświetnia i podkreśla właśnie tę formę jubileuszową, tę formę paradną. Szanowni Państwo, to tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję. Przypomnę, że na kanale Herby, Flagi, Logotypy jest w playliście zakładka ze znakami sportowymi. Tam Państwo znajdziecie omówienie wielu klubów, nie tylko polskich, ale również i europejskich. Jest chociażby omówienie logotypu klubu Fiorentina z przepięknej Toskanii, ale jest również omówienie bardzo popularnego odcinka na moim kanale, odcinka o fladze olimpijskiej. Także dla miłośników szeroko pojętej heraldyki sportowej na pewno coś się znajdzie. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Cześć.